19 listopada wspominamy błogosławionego Salvatora Lilli, męczennika. Salvator Lilli przyszedł na świat 19 czerwca 1853 roku w małej miejscowości Kapadocja w rejonie Abruzja we Włoszech. Jego powołanie dojrzewało w pobożnej rodzinie. W wieku 17 lat wstąpił do zakonu franciszkanów. Studiował we franciszkańskim seminarium w Ziemi Świętej, a święcenia kapłańskie przyjął w Betlejem 6 kwietnia 1878 roku. Po 2 latach pracy w Jerozolimie wysłano go do Marasko w Armenii, w dzisiejszej Turcji. Tam przez prawie 15 lat pracował wśród Ormian. Z wielkim oddaniem głosił Ewangelię, umacniał chrześcijan w wierze, budował szkoły, kliniki, przytułki dla opuszczonych, uczył nowoczesnych zasad higieny, a ze swoją posługą docierał nawet do najodleglejszych wiosek. W 1891 roku, podczas epidemii cholery, ofiarnie pomagał chorym. Natomiast w 1894 roku został przeniesiony do Mujuk Deresa, gdzie również gorliwie kontynuował posługę kapłańską. Rok później teren, na którym pracowali franciszkanie, zajęli zislamizowani Turcy, którzy prześladowali chrześcijan i narzucali islam. Ojciec Salvator i jego współbracia byli namawiani do opuszczenia klasztoru i ucieczki, lecz wszyscy odmówili, nie chcąc zostawić parafian bez opieki duszpasterskiej. 22 listopada 1895 roku na klasztor franciszkański napadli żołnierze tureccy i siłą wyprowadzili ojca Salvatora wraz z kilkoma Ormianami, którzy znaleźli u niego schronienie. Zmuszano ich do przejścia na islam. Pędzono ich w kierunku Marasko. Po 2 godzinach marszu nad rzeką jeszcze raz zażądano zaparcia się wiary. Po stanowczej odmowie zakłuto ich bagnetami. Najpierw ojca Salvatora, a potem 7 ormiańskich chrześcijan. Ich ciała zostały spalone. W 1982 roku, w 18. rocznicę urodzin świętego Franciszka z Asyżu, papież święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ojca Salvatora Lilli i jego towarzyszy. We mszy świętej powiedział: oni przy końcu XIX wieku swoją wierność Chrystusowi przypieczętowali własną krwią. Ojciec Lilli wyróżniał się nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także podejmował inicjatywy społeczne na rzecz najuboższych. W listopadzie 1895 roku został porwany z kilkoma chrześcijanami, a żołnierze zmuszali ich do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Nie ulękli się śmiercionośnych ciosów zadanych bagnetami i jak męczennicy pierwszych wieków poświęcili swoje życie, ale nie zaparli się wiary. Módlmy się. Boże, Ty rozszerzyłeś swój Kościół przez gorliwość i apostolską działalność błogosławionego Salvatora. Spraw za jego wstawiennictwem, aby stale rosła wiara i świętość Twoich wyznawców. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.